Cześć, tu znowu Gimper. Witam was w pierwszym odcinku Ucieczki z piekła. W tej serii udowodnię, że Elohell jest jak szwajcarska marynarka wojenna. Nie istnieje! Okej, na sam początek zapoznajmy się z kontem, na którym będziemy grać, ponieważ nie będziemy tego robić na moim. Wielkie podziękowania dla gracza FightAngel.pl za udostępnienie konta. Także podziękowania dla wszystkich innych, którzy podesłali swoje konta, gdy o to poprosiłem, ale to spodobało mi się najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj będziemy zaczynać 617 elo. Naszym celem będzie wyjście na około 1200, może troszkę więcej, zobaczymy. Cóż, czempioni dostępni, mamy no 41, w miarę takie podstawowe postacie tutaj mam, którymi będę mógł grać. Jeżeli chodzi o runy, tutaj były tylko AD runy złożone w ten sposób. Okej, można spróbować na tym pograć, to nie jest jakaś tragiczna konfiguracja, chociaż tutaj bardziej bym widział armor pen, ale to może w trakcie sobie dokupię. I runy AP, do których musiałem sporo dokupić, dokupiłem tutaj m.in. Magic Penetration, oczywiście wszystko za zgodą właściciela. Tutaj kupiłem sobie magiczną penetrację, bo tu było pusto, tutaj sobie kupiłem regenerację many, bo też było pusto. Tutaj były tylko te dwie runki na mana regen, więc rzuciłem po prostu attack damage, żeby nie było pusto. Wiadomo, że niby nic, a jednak jak później będę dokupował runy, to tutaj sobie wsadzę coś przydatnego. Chociaż to 2 AD, zawsze coś. Nie warto zostawiać nigdy pustych miejsc na runy, o tym pamiętajcie. No to co? 617 elo. Zaczynamy. Okej, znalazło wreszcie grę. Hello, gonna mid. 1500 elo, smurf. Znalazłem już poprzednio dwie gry i już pogadałem i wyszedł ktoś na sam koniec. No nic, szkoda, bo mieliśmy całkiem fajny składzik. Mieliśmy Jarvana, Izreela, ja byłem Morganą, plus był Gangplank i jeszcze ktoś, nie pamiętam już. Tak czy jak zobaczymy, banerzy, ja mu Darius. Udało mi się chyba zdobyć mida, bo nikt się o to nie kłóci. Jeden tam wziął AD, jeden topa. Z tego co poznaję, to tutaj jest z trzech typków tych, co miałem poprzednio, więc okej. Bany dość standardowo na razie idą. Aha, powiem może coś więcej o założeniach samej serii. Czyli tak, mamy to 617 elo baza, bo będę chciał nagrywać każdą grę. Jeżeli którejś nie będę miał ochoty nagrywać, to po prostu przy następnym odcinku w opisie będzie link do replaya. Jeżeli macie taki program LOL Recorder, to możecie sobie go odtworzyć bez problemu. Co więcej, będę chciał dojść do takiego elo około 1200, żeby pokazać, że można się wybić. To nie jest tak, że inni gracze nam to uniemożliwiają. I gracz grający odpowiednio dobrze może się wybić. Nie ma czegoś takiego jak Elohell, które trzyma was w swoich objęciach i nie pozwala wam wyjść. A wy jesteście takimi dobrymi graczami i na pewno na takie elo nie zasługujecie. Nie ma czegoś takiego. W ten sposób chyba polecę. Dlaczego Sion? Ponieważ on, pushując mida, jest w stanie później gankować inne linie dosyć skutecznie. Więc sobie ten, polecimy Sionem. Nie grałem nim dużo, grałem nim może z 2-3 razy, aczkolwiek chodzi o sam fakt, postać się do tego nadaje, nie? U nas znajdzie Olaf Jungle i Relias i znowu ktoś wyszedł, no god damn it, kolejny już raz, ciężko tutaj z tym zauważyłem. Szczególnie teraz, kiedy wprowadzili tą zasadę, że nie odejmuje się elo za wychodzenie, to widzę, że tutaj zacznie się prawdziwa plaga. I przed rozpoczęciem meczu trzeba będzie się ostro napocić. Hello, go na mid, mam 1500 elo, smer. Będę o tym przypominał, bo wtedy jakby ludzie przychylni na to patrzą, że och, on ma 1500 elo, on nas wykeriuje, coś tam. Poza tym też, wiecie, nie warto pisać tak hello mid, hello top, coś tam, tylko jakoś tam łagodniej, od samego początku budować pozytywną atmosferę w drużynie. Z tymi ludźmi trzeba się po prostu dogadać. Ja czasami nawet w rozmowach ze znajomymi wychodzę z dość odważnym stwierdzeniem, że elo nie odzwierciedla naszego poziomu
naszego skilla tak zwanego, a określa naszą komunikatywność z drużyną w dużym stopniu, bo naprawdę nieważne jak nieziemsko byśmy nie grali, jeżeli w teamie wszyscy się będą kłócić i my będziemy jeszcze to prowokować, to naprawdę za daleko nie zajdziemy. Tutaj zgranie, no ciężko uzyskać zgranie z losowymi ludźmi, aczkolwiek próba podjęcia się tego, to jak najbardziej często działa dobrze, lepiej na pewno niż wyzywanie ich. Mandarius, Garen, Kaladin, Karthus, Morgana, prawdopodobnie poleci ban na Thrindamer. O, Irelia, no zobaczcie. Ciekawe. Takie dosyć niestandardowe bany tutaj lecą, zauważyłem, nikt Jaxa nie banuje, mimo że on obecnie jest cholernie mocny. Yushak jungle is very good. It's pretty snowball, but good. Nagle tego Jarvana sobie piknął. Mam Gangplanka u przeciwników i Warwicka. Okej. Okay. No bo ja będę się opierał w tym moim Sajonie. Jest Ishako. Jest i... albo tak ładnie jak chcę po angielsku powiedzieć, to jest Shaco. Shaco robi Shaka. Nice. Okej, okay, ja pojadę tym Sajonem. Zobaczymy, co tam będę miał. O, raczej Sajona jest na midzie. Nie jest tak łatwo skontrolować. No ma Zahar, okej. Nie powinno być jakoś bardzo trudno, chociaż jego Malefic Visions mogą być irytujące, bo będą się przez moją bańkę przeżerać. Izrael, całkiem taki ogarnięty skład mają przeciwnicy. Tutaj mamy Kennena pod AD. Nie cierpię tego, goddammit. Dla mnie ta postać pod AP, nawet jakby poszedł na dół i był pod AP, to by robił po prostu więcej. I Master, i na, w cudzysłowie, supporta. Tutaj nie ma supportu, więc wsparcie dla AD Carry, tak to nazwijmy. I, you support. Okej. Omg, support? Mamy, nie no, CC są nawet nie najgorsze. Mamy Jarvana, mamy Shaco, mamy mnie, mamy Kennena, który pod AP by stanował dużo częściej, ale okej. Okay. Nubi. U przeciwników jest tak naprawdę tylko dwa razy suppression. O, i Alistar, dobrze, że pomyśleli, żeby to nadrobić. Dobra decyzja z ich strony. Nubi, reporter! Mimo, że nie wiemy, jaką gra, będziemy go reportować. Ale okej, po prostu nie zwracajmy na to uwagi. Okej. Orly fast, idioty! Oh, guys, stop playing, just play. It can work. Good luck, have fun. Dobra, wszyscy wybrani, także przechodzimy do gry. Hej, jesteśmy już w grze. I przeciwnicy wygląda na to, że mają przewagę w skórkach. Niedobrze, niedobrze. O, co my tu mamy? Tak, na midzie najpierw, tak jak mówiłem, będziemy Al-Zahar, Warwick, Dżunglia, Gangplank na tobie. Spodziewałem się, że to będzie na odwrót. Ale okej, miejmy nadzieję, że naszego Shaco nie będzie counter junglować, bo to się może skończyć źle. Izrael z Malzaharem, Izrael z Alistarem na dole. Alistar bez flesza, to ciekawe. Natomiast zdecydowali się na dwa heale na dolnej linii, więc ciekawie. U nas ten Master i z Kennenem, to będzie miało całkiem niezłego bursta w early game'ie. Aczkolwiek zarówno Izrael, jak i Alistar mają, znaczy Izrael ma dobry mechanizm ucieczki z tym swoim blinkiem, a Alistar z kolei on może dosyć skutecznie tego Izraela ratować, więc nie sądzę, żeby tam na dole oni byli w stanie to wygrać, trzeba będzie im pewnie pomagać. No jak ja przylecę, ten burst może być widoczny, rzeczywiście, zależy czy ten Master Eater będzie szedł AD czy AP. Dalej, na topie Jarvan na Gangplanka, to ciężko mi powiedzieć. Naprawdę wydaje mi się to dość wyrównane. Na początku zapewne będzie wygrywał Gangplank, może tak w okolicach 3-5 levela Jarvan zacznie odbijać. Co ważniejsze, Jarvan ma dosyć agresywną konfigurację, bo Heal Ignite może sprawić, że Gangplank głupio poleci w walkę z nim, wda się w walkę z nim i w ten sposób Jarvan wygra. To jest taka konfiguracja Heal Ignite właśnie, gdzie my się nagle z dupy leczymy i przeciwnik dostaje dodatkowe obrażenia, których się może nie spodziewać, jeżeli nie będzie cały czas pamiętał, jakie mamy summoner spele. Dobrze, zacznijmy w takim razie. Raptiriae, 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 parada do ranów. Nawet Shaco do dżungli wziął do Lance Blade'a, okej. Niech mu będzie. Przyjrzyjmy tu sobie, co my tu mamy. Rzadko gram Sajonem, więc pewnie będzie bez rewelacji, ale to jest też dla mnie dobra sposobność,
Żeby pograć sobie więcej takimi czempionami, którymi gram rzadko. Mastery poszedł AWG, zaraz pewnie zaczną go flamować. No, żeby być miłym graczem, napiszemy good luck, have fun. Powiedzmy tutaj osłaniać. YouTube. Okej. Who mid? I'm mid, Kennen AD. No support enemies? Sion? Yeah, Sion. W sumie temu nie trzeba liszować. O, idzie ten Gangplank. No tu nic z tego nie wyniknie. Gangplank. Meki Pendant. Okej, okay. Niech mu będzie, że Meki Pendant. Get to the chopper. Nie wiem, co on tam mówi, ale to tak zabrzmiało. Prawdopodobnie będzie próbował coś tu się kręcić, ale nic z tego nie wyjdzie. Myś tam posrał, mógłbym zrobić flash stun, aczkolwiek ten Gangplank też ma flasha, więc oni się tu pewnie tylko poobijają i nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Raczej nie, raczej nie. Uważaj, bo nie mam mnie z tobą. Ten Jarvan dostał w mordę, a on nie ma potów. Inteligent. Pieprzony. No, że nie wygląda zbyt ciekawie. Trudno. Wish go summoner. Ma głos krzykliwy. All report is fucking newbie, AFK. O my gy. It's so straszne. Malzahar pewnie zaraz jakoś agresywnie na mnie Malefic Vision spuści. Hej, jakby to nie było oczywiste. I Doran Sling, 55 ability power na start, nieźle koleś. Pewnie od samego początku będzie grał agresywnie. O, Erzem spudłował. Szeko już idzie na counter jungle. Okej, okay. Może tak być. Get on my chopper. No, poczekamy na drugi level z, z jakimikolwiek próbami atakowania tego Malzahara. Chodź tu, Szako. No to może zaraz wyjść. O, już Malefic Vision poszło. Poczekam na Szako przed atakiem. Lol. O, z Warwickiem tam widzę starcie. O, Szako go tam może nawet załatwić. Pięknie. Good job. A, on tam nie poszedł counter junglować, on tam poszedł zrobić pułapkę. Srututu. Rabadaba. A, to wybuchnęło mi przez Malefic Vision. Mogłem to wcześniej zetonować. To było beznadziejne, a mniejsze. O, tam Malza już idzie. Fuck. Dobra, nic. Dwóch na jednego tam jest ciężko. I noob, noobi. O, przyszedł już i ma Doran's Blade'a. Sprewentujemy sobie to. Po co mamy się tak dać głupio obijać? Czego mógłby tu wpaść? No wiesz, rewelacyjnie mi wcale nie idzie. Nie powiem. O, władowałem mu się prosto w to, like a boss. Luz. Szako, o, dał się zabić w dżungli, ale zamordował też Warwicka, także okej. Nic się nie stało. Cześć. O, popsuł mi bańkę. Uciekaj, mały. On nawet pewien chytry plan przeciwko niemu, ale nie wiem, czy mi się uda go zrobić. Odsunął się, więc raczej nie. Jest! Haha! Udało się! Raz mnie tak Sion na midzie właśnie załatwił i od tamtej pory mam to w pamięci, że flash i wybuch bańki to po prostu potrafi zniszczyć. I told you back, Kenny idiot. Dobra, trzeba będzie im tam zacząć pomagać. Tak serio, najpierw sobie kupię może dwa Doran's Ringi. Później polecimy w jakieś mobilitki i zaczniemy latać. Przede wszystkim na tym dole trzeba im będzie pomóc, bo Izrael się jakoś rewelacyjnie nie farmi w sumie. Shut up, noob idiot, you waste half HP. Stop flaming, guys, just play, come on. SS mid. Stop.
Dobra, Malzahar wrócił i zamiast wziąć buty, wziął drugiego do Ranslinga. Słodko. Tu niepotrzebnie tak leciałem, bo nie mam potów. Ach. Tam sobie pingują. Dobra, ja go troszkę pusznąłem, więc pójdę na dół. Chociaż ile oni tam mają zdrowia? Mało, za mało, żeby mi tam dobrego ganka zrobić. Na tobie widzę, puszują. Ten Warwick tam idzie, aczkolwiek on nic nie zrobi raczej. Sobie troszkę tutaj pusznę. Tak na spokojnie. O, tam na górze widzę, coś się dzieje. Wyruszę może w tamtą stronę. To jeszcze coś działam. Tak, możliwe, że coś nawet zdziałamy tu. MW top, get ready. Spróbujmy. Ten Warwick, on tutaj poleci, on tutaj poleci. Come on, come on, come on, ludzie. O, on jest tak martwy. Pięknie. Good job. Dlatego lubię właśnie Sionaut, on może tak latać, ten stun jest pewny. I obrażenia całkiem w porządku, nawet w początkowej fazie gry. To jest przyjemne, właśnie tak jak mówię, bo on może latać po tych liniach i pomagać tak ogólnie. Hopla. I hopla, laskitujemy z tego E. Nie za dobrze mi to idzie, 19 tylko mam. Z 31. A brak po prostu przyzwyczajenia. Się boi do mnie podejść, jak mam tą bańkę. Biedny Malzahar. Zestrachany. Hopla. Dobra, polecimy na, może na dół teraz, bo oni siedzą pod tą wieżą. Report WW. Och nie, bo szak kogoś zbił tam w dżungli. Trzeba im coś tu pomóc zdecydowanie. Flesza nie mam, ale myślę, że będziemy mogli wbić. O, wygląda to, że... Nie, nie mają warda chyba. Och, uleczył się, okej. Tyle z tego. Nie chase'uj, spokojnie. Flashnął się, dobrze. SS mid. Powinienem był wcześniej napisać. Dobra, teraz będą mieli łatwiej już na pewno. Ty nie widzicie, o to chodzi, żeby... Wow, ty tu? Seriously? O! Ojej, zbili mi bańkę, niedobrze. Och, zwariowany Malzahar. Dobra, tu mnie raczej już nie złapie. Czy ja mógłbym spróbować ultem, użyć ulta i się bić. Aczkolwiek nie czuję jeszcze dokładnie, jaką to moc daje. No w sumie 50, no dobra, mogłem się bić rzeczywiście. Czy ich dwóch bym wziął na klatę? Nie wiem. Za słabo czuję tą postać, przepraszam. Och, poleciał tam i zginął. Och, don't greet, come on. Wezmę ze dwie poty. O, Leszek kogo dobił? A, on na mida wpadł. A, wow. Spoko. Dobra, teraz mam butów mobility. Dlaczego? To jest głównie po to właśnie, żeby latać po tych liniach i pomagać. 37 farmy, dosyć cienko. O, aczkolwiek wpadły dwa kille. Farma Malzahara też nie jest... Dobra, farma Malzahara jest beznadziejna. Nie ukrywajmy. I jest całkiem okej w takim razie. Famous Amanar. Ten Zion ma taki głos. O, 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 no spieprzyłem sprawę. Idę na topa. O, na topie tam już zabiją. Dobrze, pięknie, ludziki. Good job. Zworduję dragona. Bo nikt z dolnej linii chyba się nie ruszy, żeby to zrobić. Mastery sobie na ulcie ucieka. Nie chciałbym, żeby przeciwnicy tego zrobili. SS mid. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej samej serii z Elohel? Tutaj nie będę się jakoś bardzo skupiał na komentarzu. Bo tu bardziej chodzi o udokumentowanie tych gier, no nie? Także momentami... O, może być tak sobie z tym komentarzem, chociaż postaram się oczywiście, żeby było najlepiej jak umiem. O, puszczali tam wieżę, cudownie. Bez... O, to zabrzmiało ironicznie, nie powinno. W sumie polecę tam do niego. O! Ten gangplank się nie wycofuje, widzicie to? Ej, on naprawdę się... On, nie, on naprawdę się nie wycofuje. Z taką ilością zdrowia? No spoko, koleś. Obawiam się, że tyle cię było, wiesz?
Naprawdę ty chciałeś się bić. Chociaż przez chwilę ci to przyszło przez myśl. Żeby bić się ze mną. Reporet GP. Okej, okay, zreporetuję go. Jeżeli znajdę taką funkcję w tej grze. Gremaczapa! Jej, tam sobie to będziemy puszować po prostu. Zaraz tu ktoś znowu przyjdzie i wtedy się wycofam dopiero. Kabum! 52. No, bez rewelacji. Jakiś mały counter jungle tutaj strzelimy. O, ten warrior prawdopodobnie będzie teraz siedział w dżungli, żeby nadrobić farmę czy coś, bo mu ganki za dobrze nie idą. Oho. A gdzie ten Malzahar? Czy on już zrezygnował z gry? Widzicie, to nie jest tak, że jak od początku już jest aft, jak na przykład ten Mastery, to trzeba się od razu poddawać, płakać i wszystko, bo to wszystko może się zmienić. Tak naprawdę trzeba grać, zawsze trzeba grać do końca, najlepiej jak się umie. No chyba, że naprawdę jest już taka sytuacja, że... No, trzeba umieć ocenić sytuację przede wszystkim. Ojej, 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 przepraszam, idę ci pomóc. Fuck. Zaraz mnie zjedzie, ja to czuję, nie? Oj, trzeba było detonować już, bo prawie by mi zeszła ta bańka. Czy też, no dobra, moja wina, częściowo. Częściowo jego też, że się wbił. Nie ma sensu tutaj rozsądzać tego jakoś. Chodźmy na smoka może. No, Malzahar chyba już definitywnie zrezygnował z tej gry. Tak to wygląda przynajmniej. Rad jestem. Omega Kennen. Fuck you off. No poe, noob. Sam jesteś no poe. Nie, bo ty jesteś no poe. Omega. A, zużyję sobie ulta i tak do niczego go nie używam. Napierdzielimy z tym szako tego smoka. Ja za dużo zdrowia nie stracę. Pięknie. I lecimy tych tutaj zatrzymać, bo oni sobie na zbyt dużo pozwalają, zdecydowanie. Go, go, go! Go, go, na tańce, go, go, go! Na tańce, go, go, go! Na tańce, go, go, go! Yeah, zrobimy show! Patrz, puu! Tak wygląda Baleron! Get on my chopper! No, dobra, dobra, uciekam stąd, bo ten Alistar mnie tam secekuje i jeszcze padnę. Dobrze. Ja się cofnę teraz do bazy, w jakieś przedmioty. Może Shina właśnie wezmę, o. To powinno być całkiem przyjemne. Tak, a do tego zaczniemy sobie Rabadona już budować. Go, I need. Aha, chodzi chyba o Blue. Myślałem, że on chciał napisać, że już muszę lecieć, ale nie za dobrze mu idzie z gramatyką. O, Malzahar wyszedł. Och, Kennen ulti. Teraz tam podejdź. Cześć, mam stuna. Yeah. Coś tam właśnie też odniosę się do tego, może teraz ktoś pisał, jak nagrywałem duo, że duo to sobie możesz, a solo tak łatwo nie da się wyjść, ale czy to naprawdę jest taki problem znaleźć sobie kogoś? Jest forum dotyczące gry League of Legends i oficjalne i jest taka strona leagueoflegends.pl. Tam sobie można wejść i sobie można kogoś złapać do gry, czy jakiegoś kolegę, znajomego też z Reala. Nie ma chyba większego problemu. Oczywiście... No, chyba nie jest tak trudno złapać kogoś, kto gra lepiej niż większość ludzi na takim elo. Znajdź sobie po prostu kogoś, kto gra na waszym poziomie i wtedy sobie grać. Na spokojnie. O, Gangplank, jesteś tak głupi. Tak, użyj tego. Jeszcze przed tym. Wow, flash. O, ale ten, no Shaco. Czemu dopiero teraz ten slow? Dobrze, o, ten flash go uratował, naprawdę, ale... On tak spieprzył to, widzieliście, nie? Że użył tej pomarańczki. Wow! Dobra, jesteś głupi. Zanim ja rzuciłem w niego stana. Tak jakoś to wyglądało. Good job. A mimo wszystko prawie udało mu się uciec. Tylko nie wiem, czemu nie pobiegł dalej. Tylko jakby pewien, że ta magiczna wieża go ochroni, stał w tym miejscu dalej. No, okej. Okay. Jego sprawa.
A, Mida widzę, puszują we dwóch. No raczej dużo nie zrobią, tylko w 20 minucie. Oj, 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 coś tu widziałem. Alistar. Uciekaj, Shaco. Ale go zrobi pewnie zaraz. Pół. O! Trafił go. Masz. Oj, biedny, biedny Alistar. Dobra, ja to stankuję, luz. Dobrze. Good job. O! Zreal go siął. Nieźle. Och, patrzcie, kto mnie goni. W sumie... Ach, nie będę ryzykował. No bo Billy tak ucieknę bez problemu. Tutaj widzę na midzie coś się dzieje. O! Kanon zginął. Tam raczej nie zabiję tego Warwicka już. Widzę, tam sobie dobrze poradzili na midzie. KS! Rrr. Wypowiadałem się kiedyś na temat KS-ów? Chyba ten. Nie wiem, pamiętam, na pewno kłóciłem się. Może dyskutowałem, lepsze słowo. Z użytkownikiem jednym. No, a w sumie powiem wam, dyskutowałem z mitycznym Lavoscorem. W komentarzach, że tłumacząc mu, że nie ma czegoś takiego killsteal, przynajmniej na wyższym poziomie gry. On się upierał, że jest, ale powiem wam w ten sposób teraz. Dlaczego coś takiego jak killsteal to jest w ogóle dobre i nie ma co się obrażać? Ponieważ jeżeli miałby być tylko kill dla was, to będzie tam na przykład 300 golda. A zobaczcie, jeżeli wy dostaniecie tylko asystę, a ktoś zdobędzie killa, to jest więcej złota dla drużyny, rozumiecie? Także w ten sposób to jest zjawisko pozytywne, bo to grę się wygrywa drużynowo, a nie samemu. O, Alistar. Chodź, 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 możemy się bić. Gościu. Naprawdę, och, ten Jarvan bał się wbić. Niedobrze. Ach, mógł się wbić. No dobra, nieważne, nie ten. Nie ogarnął, o co mi chodzi. Może. Trudno, bywa. O. Może ktoś przyjść, nie wiem, ten Shaco się tu czai cały czas z tymi pajacynkami swoimi. Ale nie zabije tego Alistara, no właśnie. Więc on rozkminia w ogóle. O! A, ile tego helta nastukałem? 100 tylko. Cześć, tu znowu Gimper i tracę całe zdrowie na creepach w dżungli. Ten Jarva nie wiem, co on rozkminia. Można się bić. O, o, zlutował. Ostrożnie. O, Ezreal. Ja tu muszę w ogóle ostrożnie. Dobra, wezmę to. Wiem. Dawać go, zabijcie go. Ja spadłem, ale Mastery powinien zaciukać. Dobrze. Z tym Kennenem. Oni ładnie działają razem. To jest dwóch takich mocnych AD. Zobaczcie, zobaczcie. Napierdzielaj do przodu. Dobrze, good job. Warto się czasem podłożyć. Jak widzicie. Nie wiem, czy tego liczbę i nas zrobić. Będę miał i tak więcej chyba AP niż AD. Czy miałem 150 aż? Aha, no tak, M mam włączone. Please report Malza. No, z tym Malzacharem mogłoby im iść nawet lepiej. Aczkolwiek my mamy całkiem mocny push, bo my mamy Jarvana, Mastera i Kennena AD. Kennena AD aż tak mocno nie przyjdzie, ale Mastery plus Jarvan. Jarvan daje tą flagę i w ogóle tak już ładnie tam działa. Dobra, będę takim noobem i sprzedam. Sprzedam sobie wardy. Przepraszam. Look your score, Oli. Please report GP for feeding. To jest najgorsze, co można zrobić. Zacząć się kłócić. A co ten Mastery rozkminia? Idę tam do niego, aczkolwiek. O, raczej nie uda mu się... O! Raczej nie uda mu się przeżyć i tak. Co ten gość rozkminia? Przecież ten Ezreal go zabije na stole. No właśnie. Mówiąc, o co tu chodziło? I've died twice to save you. No ja spróbuję zrobić smoka, mam nadzieję, że to nie jest wardowane. Wiem, że to będzie beznadziejny pomysł. Użyję tego ulta, którego do niczego nie używam. Wiecie, ja wcale nie gram dobrze tym Sionem też, a idzie mi nieźle, nie powiem. O, o, CV, niedobrze. Idzie tu ktoś? Ej, ten Ezreal mnie nie zobaczył, czy co? Może jest pewien, że ultem uda mu się zestylować. Pewnie tak. Trzeba będzie zbersować tego smoka pod koniec. No to był burst w wykonaniu Gibra. Nie, ten Ezreal mnie olał. Chyba, że teraz tu wskoczy, bo sobie czeka. No wskocz. Co to było?
A, on poszedł tam zamordować moich, ale... Okej, smok nasz. Kenan, stop feed. Masz, nie chce mi się za tobą gonić. Trzeba farmę troszkę nadrobić, bez tragiczna. W ogóle się nie skupiłem na tym, żeby farmić jakoś w miarę. O! Stick together, guys, please. It's 5v4. If we stick together, we can win this. I'm dead serious. Okej, na przykład tak jak teraz na midzie można być stick together. Ja co będę porabodon... O! Jak się rzucił, jak się rzucił! No leć, leć, goddammit. Dobra, dobra, do tyłu szaka, ostrożnie. Nie daj się ponieść. Ach, ale ten Ezreal go trzasnął mocno. Dobra, się zrekoluje, berbe. Berbe. Kurwa mać. Dobra, leżę. Genialny pomysł, żebyś tam zrekolować. Genialny gimper. O. Cofnij, wow. Stick together, guys, please. Dalej, bo to trołujemy. Dobra, umierasz, Jarvan. Bo oni w ogóle tak się rozbiegają i każdy sam sobie gra. To jest niedobre. Shut down. No, nawet jeśli to się przeciągnie do late game'u, to i tak to wygramy. Nie, nie leć. Oho, oho. Zostać na niego wyskoczy, na pewno, bo... Nie, bo po prostu zginie. Dobra, Mastery tam dobije, ale... Oni tak bardzo nie trzymają się razem, to mnie boli. Czy my się nie trzymamy, bo też za nimi... Staram się tak za nimi biegać, aczkolwiek... Dobra, kontynuując moją myśl, to nawet jak przyciągnie się do late game'a, to my wygrane, bo my mamy po prostu AD carry, a oni nie. Pacynka, genialnie. Nie uciekniesz, sorry. Nie biję ci za dużo, ale będę się bił. Dobrze, już sobie idę, przepraszam, Alistar. Skoro tak nie chcesz być przyjacielem. Good job, Ed, może troszkę ściszę grę ogólnie, co? Nie wiem, czy nie jest za głośno. Come, Jarv. No, come on. Ci ludzie wiedzą w ogóle o neutralnych kampach na tej mapie? Ten Ezreal w ogóle olał Dragona i mnie zostawił tam. Mastery się tu już teleportuje. Idę. Ma, czy po prostu chciał zmarnować teleport, tak? A on go nawet nie goni dalej. Ezreal! Znaczy... I, błagam. Łebku. Zostawiłem red buffa, żeby pomóc. On nawet nie poleciał za tym Ezrealem. Bullshit. Totalny. Be careful. Nie, możemy tam wbić, możemy tu wbić, now. Dobrze. Ja tą szmatę biję. O, o, dorwali mnie. Idzie tu ktoś jeszcze? Czy jestem sam? Dobrze, bo oni będą mnie teraz chase'ować. Fuck! Ach, supresjon, nie mogłem bańki użyć. Wymordujcie ich, bo oni mnie chase'owali. Dobra, Jarvan widzę tutaj zabija. Ten Kenan jest beznadziejny jakiś. Gdzie ty masz attack speed, chłopie? Gdzie ty masz attack speed? Grasz Kenanem pod AD i nawet nie umiesz. Smutny jesteś, człowiek. Dobra, ten Gangplank i tak zginie, oni tu wymordowali, Mastery też wymordował. I pięknie. Dobrze wyszło. Przeciwnicy chase'owali za mną, żeby mnie domordować. No i cóż, obróciłeś to przeciwko nim, bo jak widzicie, mój skład ich wybił. Więc w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no nie? Omygy, Gimper, kajrują cię nuby 600 elo, bo ty giniesz, a oni mi zabijają. Ha, miałeś nam pokazać, jak wyjść z tego 600 elo, a nie jak na nim ginąć. Jestem lepszy od ciebie. Na pewno się pojawi jakiś taki komentarz teraz. Ale jakbym o tym nie powiedział, też by się jakiś taki pojawił. Za to lubię YouTube'a. Zawsze jakieś takie śmieszki się trafią. Przez niektórych nazywani hejterami. Trzymaj. Kenan tutaj umiera. Thank you, no problem.
I tak umieram, cały czas nie będę buffów nikomu rozdawał. Ja muszę u siebie nad tym powalczyć, że jak za dobrze mi idzie w early, to potem za bardzo wychodzę w late i mid game. Zresztą przez to wielu graczy zauważyłem ma problemy, że w early idzie dobrze, to potem w early idzie tak dobrze, to potem w mid game, w late game oni kompletnie odpierdzielają takie głupie akcje i przez to można trollnąć grę bardzo łatwo. Zrobić troll to znaczy z wygranej gry tak naprawdę zrobić przegraną, nie wykorzystać przewagi. Tam już widzę, coś się dzieje. Łapiemy tego gangplanka, no nie ma opcji. Bo tego Warwicka ma, no też, bo on orakla ma. Samanar. Focus him. O, za późno zdecydował się na ulti troszkę. Nie mam flesza, ale powinienem go złapać. A ate some oranges and it was... O, Izreal mnie napierdziela. Zignitowałem jeszcze gangplanka, co by się nie wyleczył za dużo. O, Izreal. Szybko, przerzućcie się, Izreal. Dobra, nie zdążył ich wymordować na szczęście, ale to się mogło źle skończyć, jakby w porę fokusu nie zmienili, wiecie. Good job. Really nice. Szczególnie, że ten, tylko ten Alistar troszkę za późno ulti odpalił, nie? Dobra, Kennen wreszcie zaczął atak speed budować Mastery Backdooru jedną, więc no tak jak mówię, jakby ten Malzahar był, to pewnie ten mecz byłby dużo trudniejszy. Moglibyśmy nawet go przegrać, jakbym nie spiął pośladów bardziej. No tak to parę akcji spieprzyłem, ale ogólnie teraz raczej już nie ma szans na przegranie tego. Na górze prawdopodobnie puszczą ten inhibitor, bo się uprął na niego, a na dole jest odsłonięty. No Mastery tam już poszedł, więc on pusznie na dole, jeżeli nie oni na górze. Ja pójdę tymczasem kolejnego smoka zrobić, tym samym dając kolejną przewagę dla mojej drużyny. Wiecie, to nie jest też tak, że my musimy carryować na tym elo. My możemy pozwolić innym carryować, tylko musimy faktycznie to zrobić. Na przykład właśnie robiąc smoki, gankując linię na początku. I ci ludzie naprawdę są w stanie sobie poradzić. No właśnie umierają, ale to mniejsza. Boom, boom, boom. Cały, ciekawa postać. Wszystko ma pod AP, a ulti ma tak pod AD. Nie, w sumie E też ma pod AD bardziej. Ciekawa postać. Musiałbym go spróbować pod hybrydę zrobić, ale prawdopodobnie to by nie działało tak dobrze jak pure AP lub pure AD. No i tam chase'ują dalej. Okej, zrobię smoka. Oj. Tam są, nie widzimy, ile ten Warwick miał zdrowia. O, nie zdążę tam dobiec zapewne. Chyba że on zdecyduje się na robienie naszej dżungli. To jest dosyć prawdopodobne. A, on miał full życia, to nieważne. Wezmę sobie blue buffa. Cześć. Nie pozwolę ci tego zrobić, przepraszam. A to jest Amanar. Chcesz się bić? Szkoda, że nie mam ulti, bo bym cię nauczył. Nie będę cię chase'ował jak debil, aczkolwiek chciałbym ci zbić Guardian Angela przynajmniej, wiesz? Więc tu chodź grzecznie, proszę. 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 Dziękuję. Tu już idzie reszta, więc nie będę się z tym lał. Ucieknij sobie. Tu już idzie reszta. Och, ten Jarvan. Dobra, w sumie. Okej. Całkiem spoko. Gdzie, kurwa? Sobie... W ogóle Izreal, zmień fokus, błagam. Dobrze, nie złapał go, damn. Ja go może złapię. Mam cię, gnido, umieraj. Das Gangplank. O, ten Gangplank bije tak mocno. Boli. Spadaj. He ate some oranges and this is k. Dobra, umiera mi tak. A gdzie była reszta? W bazie na to wygląda. No nie dobrze. W sumie 2 za 2, tak? Nie wiem jak ten Shaco tam zginął. Nieważne. Będę sobie jakiegoś Guardian Angela, przyda się. Ten Gangplank full w tanka jest, więc on nie powinien jakoś bardzo dużo być. To ma na munę, tylko ma tak naprawdę. Manemuny. I ten Kennen umiera od niego. Ej, on bije. I to bije sporo.
Seriously? Dobra, zamordowali go. Ale on zamordował Kenna. Ludzku, no mana. Stupid Xer, Jarw. Kupiłbym Oracle, ale nie mam kasy. Dobra, kupię Vision Warda. God Pink War. Let's try Baron and finish it. Możemy to skończyć w każdej chwili, tylko potrzebujemy Stick Together. Ewentualnie jakiś Baron do pomocy. Okej, run. Help him. And come Baron. As dead. Baron Jen. O, chłopie, wkopaj się. Dobra. A, no Baron, push it. Powinniśmy im zabrać jakiś inhibitor. Dobrze, dobrze, miśku, dobrze. Tam liczba Aina niestety nie działa. Ostrożnie, ale żeś mi to spierdolili w ogóle. Bez szans. O, zamordował. Wow, epic throw po prostu, epic spieprzenie akcji, niewyobrażalne. Zamiast pójść na to, ale dobra, oni to chyba dokończą. Ale zamiast pójść na topa i na dół, pusznąć te inhibitory zasrane, albo zrobić barona, to tu nic żeśmy nie zrobili, ale dobra, widzę, że oni dalej sobie dają radę. Hihi. Izrael. Get inhibs. You can defeat them. Chyba teraz się cofajcie, bo macie mało HP. Co tu robisz, Jarvan? Czemu wy nie uciekacie? Dobra, Kenan, jesteś martwy prawdopodobnie. No. O, chłaj, no. Okej. Mam nadzieję, że przeciwnicy nie są na tyle mądrzy, żeby pójść na Barona. Nie są, zdecydowanie. Lol, Kenan and Jarv noobs! Wyzywajmy ich! Dzięki temu na pewno będą lepiej grać. Może Raylaya kupię. Chociaż to dużo mi nie da. W sumie, ale da mi jakąś wytrzymałość. Noob, I tried to save Kenan. Stop flaming their inhibs. Inhib is down. Let's do Baron now. Dobra. Spróbujmy w ten sposób. Be careful. O co ci chodzi? Tu nie sądzę, żeby coś było. O, nie mają zwardowane. Jak przewidywalnie. Nie, żadne wycofać się w ogóle. O czym ty mówisz, człowieku, do mnie? O czym ten człowiek mi? Nie mamy przewagę. Czemu on chce się wycofywać? Trzeba to lekko pusznąć i możemy rozkminiać coś dalej. Barona właśnie, czy coś. Kom. Bo jak nie, to oni w końcu zrobią i tyle będzie, nie? Szaka tu się zaczaił całkiem ładnie. Tu. O, zlagowało mnie troszeczkę. Baron, now. Nie walcz, Baron. Dobrze, oni tu Warda nie mają, więc pewnie nawet nie wiedzą, że Barona robimy. Także luz. Dobra, teraz to ten, and now push. Więc, dobrze, chciałem powiedzieć, as you can see, tak jakby po angielsku. Tak jak widzicie, no, nie zawsze chodzi o to, żeby tutaj kierować jakimiś statami czy coś, ale sam pomóc im po prostu, tym ludziom w podejmowaniu dobrych decyzji, jak fokusować, tak dalej, wiecie. No i oni sami sobie poradzą. Focus S, naprawdę. Focus S. Och! O, to było niepotrzebne. Oh, come on. Muszę to tanka. O! Tulmostur Jocha pierdziela. Nie mam bańki, umieram. Dobra, oni to już skończą. GG. Spotkanie zacząłem odpiewać, ale to nic.
Master Yi to pokeriował i tyle. W sumie Apesion też sporo wymięka później w late game. On nie ma takiej siły jak inni Apekeri. Bo i tą bańkę mu dużo łatwiej bić jak ten Ezreal mi cały czas to robi, więc mogę tylko, cóż, działać jako powiedzmy kapitan. GG easy noobs. Oh, jak ja tego nie lubię. A ten Kenny najbardziej flamey i najmniej robił. Master Yi w sumie najwięcej wszystkich zrobił. Zobaczmy sobie staty na koniec. 38-37. W sumie żeśmy to wygrali głównie dlatego, że ten Malza wyszedł. Warwick był całkiem ok. Ezreal też całkiem ładnie grał. Głównie dlatego, że on miał na początku też wolną linię. Jeżeli chodzi o staty, jakoś się specjalnie nie popisałem, aczkolwiek myślę, że sprawdziłem się jako Apekeri, który na początku gankował. Później pomagałem gościom z mojego teamu jakoś tam podejmować lepsze decyzje tutaj i ogólnie, no cóż, pierwszy mecz wygrany. Zaraz zobaczymy, ile tam elo nam skoczyło. Okej, to już jest po grze plus 18 elo, mamy w tym momencie 635. Przejrzymy sobie na przykład damage deal. No ten Master Yi najwięcej robił, to było widać, a u nich Ezreal. Warwick nie bił aż tak dużo, jak myślałem. Ciekawe, Gangplank sporo, on był full w tanka, on i tak całkiem sporo tutaj kosił. A jeżeli chodzi o złoto, to u nas, o, nie, no nie widać aż takiej, u nich wiadomo, ten Ezreal Gangplank, on sporo golda też miał. U nas tak ogólnie jest więcej, nawet ten, głównie dzięki temu, że wszystkie dragony właściwie mieliśmy, nie wiem, czy jakiegoś pominąłem, czy jakiegoś im oddaliśmy, bo sam z 3 dragony zrobiłem, znaczy jednego z szaku, dwa sam, także to i tyle w sumie. 635 elo na chwilę obecną, dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Ucieczki z piekła. Trzymajcie się, cześć!